A zanim odbiorę, to tylko chcę powiedzieć, bo tutaj widziałem bardzo też dużo na czacie, że ludzie myślą, że ja zgłosiłem chude byki, bo nie dołączyłem do byków, ale moi drodzy, ja kurwa nigdy bym nie zgłosił kanału gościa, który będzie ojcem za chwilę. To jest mój dobry przyjaciel, z którym się bardzo lubię i my z Wojtkiem i z Marcinem kurwa zawsze robimy szyderkę, zawsze robimy beczkę. Tutaj też miał być taki content, że ja zawsze będę chciał dołączyć do byków, a oni mnie po prostu do nich nie wpuszczą i chciałem po prostu się tak pobawić tym i nigdy bym kurwa takiego kanału nie zgłosił. Nie miejcie mnie za takiego no fiuta, bo taki nie jestem. Ale wiadomo, że też Wydało się, dla Bogdan, jak cię postrzega publiczność. wielu ludzi na czacie, wiadomo, pisze to dla beki, ale jakby chcę to ukrócić, bo kurwa tego nie można mi zarzucić. Ja Nie piszcie tak, bo on później będzie w domu siedział i płakał, tak nie, jak no ze ale mną bo było. jest mi przykro, bo wiem, ile ten kanał znaczył też dla Marcina A kto i będzie tatą? no Marcin, To ja nie wiedziałem. no jak, no przecież kurwa, Rafał będzie ojcem. No to nie wiedziałem. To Rafał, No. moje gratulacje. Ale już widzę, da, jasne. Jasne, już kurwa, już nie zgłosiłeś, nie ma opcji. To ja nie jestem z tych, co zgłosiliby kurwa komuś kanał. Sam straciłem gdzieś tam w swojej karierze też kanał, który gdzieś tam bardzo kochałem i nie udało mi się go przywrócić, więc tak jest. Dobra, słuchajcie.